29. Światowe Dni Młodzieży w Jaworznie. Wygląda to z pozoru na żart, bo jak skoro spotkania młodzieży o międzynarodowej randze odbywały się dotychczas w Rzymie, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowa, Denver, Manili, Paryżu, Toronto, Kolonii, Sydney, Madrycie czy Rio de Janeiro, a teraz w Jaworznie, no nie do końca to jednak żart. Choć 29. Światowe Dni Młodzieży zaplanowano w lipcu przyszłego roku w Krakowie, to na przyjęcie młodzieży z całego świata szykują się także jaworznianie, bo żeby zapewnić zakwaterowanie dla wszystkich gości, to i Krakowa by zabrakło. Zatem Jaworzno stanie się na czas Światowych Dni Młodzieży, jak mówił ksiądz dziekan Eugeniusz Cebulski, przed mieściem Krakowa. Ksiądz dziekan w asyście jaworznickich proboszczów oraz z udziałem jaworznickiej młodzieży i grupy licznych wiernych przyjął specjalny drewniany krzyż, który każdorazowo jest symbolem Światowych Dni Młodzieży. Wraz z krzyżem peregrynuje po Polsce ikona Matki Bożej. Krzyż wraz z ikoną zaczął peregrynację po kraju w kwietniu ubiegłego roku w Poznaniu i zakończy swą wędrówkę po Polsce 26 lipca 2016 roku na krakowskich Błoniach, gdzie będzie towarzyszył młodzieży podczas ich wspólnej modlitwy z papieżem Franciszkiem. W Jaworznie krzyż wraz z wizerunkiem Matki Boskiej gościł dwa dni, 18 i 19 lutego. Przywitanie krzyża nastąpiło 18 lutego po godzinie 16, a o godzinie 17 odprawiona została uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Kaszaka. Po mszy rozdawano jaworznianom deklaracje, w których wyrażają chęć do zakwaterowania przybyszów z całego świata na okres od 20 do 25 lipca 2016 roku.